Codziennik biblijny ukazuje się każdego dnia o godzinie 7 rano, dlatego witam tych, którzy już o tej porze oglądają nas. Witam tych, którzy może w późniejszych godzinach tego dnia również się połączą. A dziś mamy 18 lutego 2022 roku. Nie wiem, ilu z Was miało już możliwość otwarcia z książeczki z Biblią na co dzień lub też uruchomienia aplikacji o tej nazwie i skonfrontowania się ze Słowem Bożym, które dziś dane nam jest w dwóch wersetach. Pierwszy z tych wersetów znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej. Zachęcam, abyście teraz ze mną razem go przeczytali, posłuchali. Bóg powiedział do Mojżesza: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Te słowa, zanim zostały przez Boga wypowiedziane, były poprzedzone dosyć długą rozmową samego Mojżesza, który przyszedł i prosi Boga i mówi: Panie, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, w nowym tłumaczeniu, jeśli znalazłem życzliwość w Twoich oczach, to proszę, ukaż mi Twoje oblicze i zapewnij mnie, że Twoje oblicze pójdzie pośród nas. Mojżesz przygotowywał się psychicznie, ale też i fizycznie do przewodnictwa dla całego narodu wybranego. Miał ten naród wyprowadzić z ziemi egipskiej, pójść do Faraona, oznajmić mu to wszystko, co ma się wydarzyć, a później jako przywódca, lider, iść na czele tego ludu, który miał udać się z niewoli do ziemi obiecanej, do ziemi wolności. Dlatego chciał mieć pewność, że w tym wszystkim, co jest przed nim, a chyba tak do końca, między nami mówiąc, nie zdawał sobie sprawy z ogromu problemów, spraw i odpowiedzialności, która na nim ciążyła. Chciał mieć tę pewność, że oblicze Boga pójdzie pośród tego narodu. Że za każdym razem, gdy będzie chwila zwątpienia, gdy będzie moment, w którym nie będzie potrafił podjąć odpowiedniej, właściwej decyzji, gdy spojrzy w oblicze Boga, zobaczy, że Bóg jest z nim i Bóg będzie udzielał mu siły, mądrości i inspiracji do działania. Bóg odpowiada: nie możesz, Mojżeszu, oglądać mojego oblicza, gdyż każdy, kto mnie zobaczy, nie może pozostać przy życiu. Bóg nie pozostawia jednak Mojżesza samego. Mojżesz chciał mieć taki namacalny, widzialny dla oka ludzkiego znak obecności Bożej, a Bóg chciał go zapewnić, że pójdzie pośród całego tego zgromadzenia, ale będzie obecny w duchu, obecny duchowo. Będzie towarzyszył wszystkim, którzy pójdą i będzie wszystkich wzmacniał, ale nie będą mogli oblicza jego tak naprawdę zobaczyć. Mojżesz musiał wierzyć. Musiał wierzyć, że Bóg go nie opuści. I tak też się stało. Tej obecności Bożej doświadczał każdego dnia, w każdej chwili, w której potrzebował i wołał o to, aby Bóg mu dopomógł. Czy, moi drodzy, my dziś rano, budząc się do nowego dnia, do obowiązków, do zadań, do których może stajemy po raz setny, tysięczny już raz, zawołaliśmy też: Panie, ukaż mi swoją twarz, albo zapewnij mnie o Twojej obecności, zapewnij mnie, że przed tym wszystkim, co mnie dziś czeka, będę mógł być przekonany, że Ty pójdziesz obok, Ty będziesz mi towarzyszył, Ty będziesz mi podpowiadał, Ty będziesz dodawał mi sił. To mogą być przeróżne zadania, do których staniemy. To może być nasza praca, w której musimy wykonać pewne zadania również, ale to może też być sytuacja życiowa, w której się znaleźliśmy. Może jesteśmy przed operacją, może przed konsultacją medyczną, może poszukujemy pracy i czeka nas dziś ważna rozmowa, a może rozważamy powiedzenie komuś, kto jest bliski naszemu sercu, że chcielibyśmy, aby nam towarzyszył. Wołajmy tak jak Mojżesz, prośmy tak jak Mojżesz. Panie, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, jeśli znalazłem życzliwość w Twoich oczach, to proszę, bądź pośród nas obecny. I Bóg zapewnia nas, że On będzie pośród nas obecny, obecny poprzez swojego Syna w pierwszym liście Jana, 4:9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Bożego oblicza nikt z ludzi nie mógł zobaczyć, ale odbicie Bożego oblicza,
które pojawia się w Chrystusie Jezusie, Mesjaszu, Zbawicielu, który przychodzi na ten świat, jest widoczne dla każdej i każdego z nas. Możemy doświadczać Bożej miłości, a przez to i Bożej obecności w naszym życiu. Musimy tylko przyjąć Chrystusa do swojego serca. Musimy wyznać, że Jezus jest naszym Panem, jest naszym pasterzem, jest tym, który nas poprowadzi. Prośmy o tę Bożą obecność, o spotkanie z Jezusem, o zawierzenie Mu wszystkich trudnych spraw i tych spraw, które są dla nas dziś radosne. Prośmy, aby wszystko to, co się będzie działo, było przykryte Jego błogosławieństwem, a mądrość, która od Niego spływa, była mądrością, którą będziemy się posługiwać w tym świecie. Życzę Wam wszystkim błogosławionego, pełnego życzliwości i łaski Pana dnia. Niech Bóg będzie z Wami. Zostańcie z naszym Bogiem. Amen.